Ty, patrz, tam aby wygadali Maćka. Można na niego położyć, no. To czekaj. No. Macie jeszcze tam zapasy energii, jedzenia, żele, jak... O, to Maćko, no dobra! Spokój, żeby nos nikt nie spotkał. Na 1800. Co dopiero? Będziesz jak zajdziesz. Mam na imię Maciek. Skowronek. Anna Skowronek. Zbigniew Skowronek. Rodzice Maćka Skowronka. Ładnie gładuś. Pięknie. Super. Co się Juliusz udaje? Chodź do zdjęcia, Julia. Fleszu, no i co tam? Zaraz go wyrzucam. No myśmy byli przeznaczeni do najpiękniejszego skarba na świecie, do Macieja. Celebryty. Celebryty. No i pomagaliśmy mu spełnić marzenie, dostać się na szczyt Koziego Wierchu, jedynego w Polsce najwyższego szczytu. 2291 metrów nad poziomem morza. No i 12-godzinna wędrówka no, pozwoliła spełnić marzenie Maćka. Cześć! Buzek chciałem ci buchnąć, kurde. To ja dzwonię do sopa, tak jak myślałem. Nie, no jak dzwonić, to z tymi wózkami, nie? Robimy. Ale skoro zostawiamy je tutaj, no to... Zostawiamy tutaj, no to chwilka przerwy. Nie mogą zgadnąć, tak, chwilka przerwy. No, co nie nad tym, cały czas, cały czas. Tu ci do Mepole do buchu. On robi takie ekstremalne wyzwania, Maciek. Już na samych zbiórkach harcerskich po prostu on nie dał odczuwać, że jestem ostatnim na kolanach. No a po wyjeździe w te Bieszczady Maciek chciał ten Giewont jeszcze zdobyć, no ale to przychylność chłopaków, że zaczęli o tym myśleć, jak to zorganizować. Dobra jest, nie? No, o. Poprawię się. Dawaj, Macie. Dobra. Do tej kuby. I tam właśnie na samym szczycie Giewontu wpadliśmy na pomysł, że skoro kilka osób może spełnić marzenie jednej osoby niepełnosprawnej, a jest tych osób, które mają takie marzenie mnóstwo, to należy coś z tym zrobić. I w ten sposób powstała idea projektu, który się nazywa Szarpowie Nadziei. Tak. Przede wszystkim widzę to, że ja kogoś nie rozumiem, kto jest niepełnosprawny, to nie znaczy, że on jakby nie ma świadomości, nie kontaktuje się z nami, tylko no, te najbliższe osoby, mama, opiekunowie dokładnie wiedzą, czego te osoby chcą. Może okej? Właściwie wszystko zgrywało się dosłownie jak w Formule 1. Były zmiany po 5 minut, że tak powiem. Potem zjazd na pobocze i wymiana nosidła, która trwała dosłownie minutę, czasami 30 sekund. Wiadomo, że były jakieś poprawki, czasami trzeba było robić dłuższe przerwy. Ale można powiedzieć, że była to sztafeta, która bardzo dobrze gdzieś tam działała. Paniki gdzie masz? Już nie słyszałem, że jakaś ciepła kawka za darmo czy coś. Jak znajdziemy takiego wariata, to myślę, że będzie spoko. Może, że znam takiego jednego, co podpytał. Dobra. Ta chwila przerwy. A chętnie. Trzymaj się.
Ale mój plecak się napija, trudno jest w ogóle. Spoko, nie zapomnieliśmy. Takie najmocniejsze wspomnienie to jest mama Liama siedząca na kamieniu nad brzegiem Morskiego Oka, przytulającego, całującego w czoło, mówiąca: jesteś moim zwycięzcą, bohaterem. Macie OK? Tak? No. Dobra, czas, start. Jestem wtedy fajny między nogami, bo mnie upijało, mimo że to nosidło jest bardzo wygodne. Biodra nasze, bo za szeroko masz nogi, tak? Rozciąganie bioderek. Ale już jest końcówka Masia, już zaraz będzie spaniczko, więc posiedzimy. Potem będzie dłuższa przerwa, zjemy tam jakąś zupę dobrą, co? Nie, już. Od razu humor. Już nie siły. Jest motywacja. Nie, no. Idziemy. To został na... No fajnie. No. Masz wodę na wierzchu? No, widoki, nie. Co? No wtedy najważniejsze było dla mnie to, jak się czuje Maciek. Czy to jest dla niego ważne, czy on chce, czy on będzie z tym walczył. Zapytaj, jak z pogodą, bo są chmury. Co? Masz radio albo coś? Gadali do was coś tam z pogodą? Próbuję zadzwonić. Nie mam zasięgu. A do kogo? Do kogo? Do Krzyśka, do kogokolwiek, kto siedzi w sztabie. Nie mam zasięgu. Bo nie wiem, czy nie kazali się zawrócić, jeśli będą przewidywane deszcze. Jeśli nie, to wtedy zostawiamy wszystko i schodzimy, bo to Maciek jest dla nas najważniejszy, a nie osiągnięcie na gdzieś tam jakiegoś celu zdobycia szczytu. Spokojnie. Spokojnie jesteśmy. Gdzie wchodzimy? Niewiele odpowiedzi jest bardzo krótkich i prostych, natomiast ta jedna, która uderza i zawsze jest po prostu rozwiązaniem całego systemu, to jest odpowiedź, jak kiedy ktoś pyta, dlaczego wchodzisz na Everest, bo jest. I teraz pytanie, dlaczego robisz taki projekt z osobami z niepełnosprawnościami? Dlatego, że oni są. I oni też chcą, oni też pragną, oni też mają marzenia, oni też mają nadzieję, że im się uda zrealizować pewne rzeczy. Ty, patrz, tam aby wyglądali Maćka. Może położyć, no. Macie jeszcze tam zapasy energii, jedzenia, żele, jak... No i przede wszystkim ten błysk w oczach Maćka, to zadowolenie, to, że zrobił coś wspaniałego po raz kolejny. To zachwyt, kiedy po drodze mogliśmy podziwiać piękne widoki. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się.